mocne starcie pomiędzy Nitrozyniakiem a Jackiem Murańskim podczas ostatniego programu Fame. Jesteś łysym stand-uperem. Masz 60 lat i jedyne co osiągnąłeś to krzyczenie na cage'ach i na konferencjach Fame'a. W dniu ataku Rosji na Ukrainę na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, odpowiada oby tak. Czy jest szansa, abyśmy zobaczyli kiedyś większe starcie między panami, tak by mogli oni wyjaśnić swoje niesnaski? Oprócz tego, Versof usuwa tatuaż z sobą. Ludzie podejrzewają, że Marcysia wystąpiła incognito w jednym z odcinków programu 7 metrów pod ziemią, tym w którym wywiadu udzieliła prostytutka. Zakład konopa z Sylwestrem Wardęgą o ponad 100 tysięcy złotych. Bonus GC odgrada się federacji Heilig, a MrBeast wbił 100 milionów subów. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Dzień dobry, witam serdecznie, znowu wyjazdowo, znowu bez okularów, bo lampka, a bez lampki to jakie jest życie, każdy widzi. Jeżeli chcesz nie przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie w tym momencie zasubskrybuj kanał. Możesz to zrobić klikając ten oto czerwony guzik, warto. Ale jeszcze zanim zaczniemy, komunikat od partnera dzisiejszego odcinka. A kto to? Halo? Siema Tomek, słuchaj, ja nie mogę teraz gadać, piję Gaminem. Ale to ty dzwonisz. Dobra. Co to jest ten Gaminate? Suplement, który pobudza i poprawia koncentrację aż do 6 godzin, 12 aktywnych składników, nie zawiera cukru, więc nie ma zjazdu charakterystycznego dla energoli, świetnie nadaje się do nauki, dużo lepszy niż energetyki, a do tego tańszy. Przy zakupie powerpacka wychodzi 3,33 za półlitrową porcję. No dobra, spróbujmy. Hej kociaku, robimy coś dzisiaj? Wieczorem? Mordo, nie mogę teraz rozmawiać. Piję Gaminate, nie widzisz? Okej. Jak widzicie, ja i moje ziomy pijemy Gaminate. Więc jeżeli ty chciałbyś zostać szefem i spróbować, sprawdź koniecznie link w opisie. A tylko teraz możesz dostać 10% rabatu korzystając z kodu GIMPER. Jestem przekonany, że przypadnie wam do gustu, także na zdrowie! Zaczynajmy, a zaczniemy sobie, słuchajcie, od newsa ciekawostki, ponieważ Versof na jednym z ostatnich odcinków poinformowała, iż zamierza usunąć tatuaż z logiem Sowy. Jestem w trakcie usuwania jednego z tatuaży ze względu na to, że bardzo źle mi się kojarzy, przypomina mi taki smutny moment w moim życiu i też nie czuję się z nim najlepiej. Influencerka argumentuje swoją decyzję tym, iż w tym momencie ten tatuaż bardzo źle jej się kojarzy, bo już tak naprawdę tylko i wyłącznie z dramą z Wardęgą. Swoją drogą ciężko się dziwić, ta sowa, którą ma wydzieraną na sobie, to trochę jak takie imię byłego. Jak się ją dzierało, to było fajnie, no ale potem patrzy się na ten tatuaż i nie jest zbyt dobrze. Decyzja wydaje się być mocno uzasadniona i zrozumiała, chociaż niektórzy sugerują, że może wynika to z tego, iż nie dogadała się z artystą, który do tego obrazka ma prawa autorskie. Jak jest naprawdę, może kiedyś się dowiemy, ale takiej decyzji po tak długim czasie od tej dramy chyba niewiele osób się spodziewało. Niewiele osób spodziewało się też zakładu konopskiego z Wardęgą, który wydarzył się podczas ostatniego cage'a. Załóżmy się, po 25 tysięcy złotych na cele charytatywne. Bierzemy wszystkie dowody, czy najlepiej jakby sam dane udostępnił swoją analitykę. Bierzemy jednego z najlepszych analityków. Dajmy im wgląd do wyświetleń danego. Niech oni to przeanalizują. Jeżeli się okaże, że były nielegitne, to ja płacę. Jeżeli się okaże, że są legitne, to ty płacisz. Dobrze, a skąd weźmiemy tego analityka? Za granicą masz masę kanałów, setki kanałów. Okej, ale tak jak ci tłumaczę, że ja... Ale bierzesz zakład? 25 tysięcy złotych. Przyjmujesz w 100%? Tak, mówiłem, że tak. Okay. 25 tysięcy dolarów, tak? Może być dolarów. Dolarów? Dobrze. Przypomnijmy, jednym z wątków w dyskusji między panami był ten dotyczący wyświetleń kupowanych przez danego Ferreriego. Sprawa jest sprzed wielu lat. Konopski twierdzi, że wyświetlenia danego z tamtego okresu były autentyczne. Sylwester Wardęga podtrzymuje, iż jego zdaniem były one kupione. Sytuacja jest dla Konopskiego o tyle problematyczna, że dany Ferreri i Sylwester Wardęga gdzieś w międzyczasie się pogodzili i zostali kolegami. Natomiast sprawa kupowanych przez danego wyświetleń nie daje Konopskiemu spokoju i uważa on, iż jest to jeden z największych potencjalnych zarzutów, które można by wystosować w kierunku Sylwestra Wardęgi, jeżeli chodzi o jego potencjalną nierzetelność. W związku z tym zagraniczny analityk ma zalogować się na kanał danego, zweryfikować ten ruch, który na jego kanale się wydarzył i podjąć decyzję, który z panów ma rację. Czy Konopski twierdząc, że te wyświetlenia były legitne, czy może Wardęga twierdząc, że były one kupowane. Problem z tą sprawą jest taki, że ma już ona bardzo dużo lat i niewiele osób się nią interesuje. Moim zdaniem szkoda, bo case jest naprawdę bardzo ciekawy. Na
Natomiast sprawa do tego stopnia nie jest już świeża, że mam wrażenie, że nawet ten zakład między panami nie wywołał jakoś bardzo dużego hype'u. Mamy teoretycznie bardzo duże pieniądze na stole, no bo to jest ponad 100 tysięcy złotych, ale to chyba nie jest tak, że ludzie jakoś niesamowicie czekają na ten werdykt, bo od sprawy minęło po prostu zbyt wiele lat. Mimo wszystko fajnie będzie zobaczyć w jakiejś formie, jak ta sprawa zostanie zakończona. Może to też okazać się symbolicznym zamknięciem pewnego okresu w dramie między tymi panami, bo podczas Cage'a, szczególnie ze względu na obecność pana Jacka Murańskiego, ciężko było niektóre wątki domknąć. Domknąć próbował również Bonus BGC, swoją współpracę z Federacją High League, wstawiając na swój profil serię bardzo dziwnych Insta Stories. Dzisiaj będzie wojna w nocy za to wszystko, za mojej Anity, zarobienie ze mnie będą wszyscy. Dosyć skończyło się wszystko przez Przemysława Luma, który dogadał się z Hailika, wina jest Zalesia i Fanków, ja już nie wytrzymuję, moja narzeczona płacze mi do telefonu. Szymon Fank robił loda Anicie, Zaleś robił loda Anicie, Anita była k***a, Manson k***a Anitę, ze mnie zrobili żeby Punchdown, Przemysław Lum dogadali się z Hailik, gdzie miała być walka, aby sprzedali jak najwięcej pay-per-view. Nie zawalczę na Hailik, bo chcę uratować Polskę przed Czeczenami. Bardzo dziwne i nie bardzo wiadomo, o co w tych storiesach chodzi. Natomiast nie jest to pierwszy raz, kiedy Bonus BGC robi dziwne rzeczy pod wpływem emocji. O czym najlepiej świadczy to, że kilka godzin później te storiesy usunął i wstawił jeden kafelek z podpisem: to wszystko było niepotrzebne, biorę leki i chciałbym wszystkich przeprosić, w szczególności Hailik, na jakiś czas chciałbym odpocząć od internetu. No, coś tam w tej bonusowej głowie nie dzieje się zdecydowanie najlepiej. Nie wiadomo do końca, o co chodzi, natomiast Piotr Witczak od dawna prezentuje się w mediach jako osoba, którą bardzo łatwo wyprowadzić z równowagi. Następnie pod wpływem emocji i jakiejś dopowiedzianej sobie historii tworzą bardzo dużą burzę na swoich profilach, żeby kilka godzin później albo kilka dni później przepraszać, wycofywać się z tego, aż do momentu wystąpienia kolejnej takiej sytuacji, no i pętla się zamyka. Krótki update do odcinka. Otóż na Instagramie Bonusa BGC świeżutko, dosłownie kilka godzin temu, pojawiła się kolejna storka. Hailik chce, abym walczył dla nich za wszelką cenę. Straszą, że będą zabijać moją rodzinę. Co to znaczy, nie wiemy. Bonus mówił, że bierze leki, więc może jest to wynik tego, że znowu ich nie wziął, a może stoi za tym coś więcej. Subskrybujcie na pewno, żeby nie przegapić kolejnych wieści w tej niepokojącej sprawie. Ostatnio odświeżyłem sobie nawet swoją prywatną, taką dosyć zabawną sytuację z Bonusem, bo pewnie nie wiecie, ale w 2014, z racji, że na swojej płycie bardzo chciałem mieć bonus track, udało mi się przekonać Bonusa BGC, żeby dograł mi się do kawałka. No i z racji, że nagrania odbywały się w Warszawie, na Brudnie, w studiu mojego dobrego kolegi Matiaksa, to po wszystkim zdecydowaliśmy udać się na imprezę, która niestety nie skończyła się najlepiej. Bonus wypił wtedy trochę za dużo alkoholu, co niestety skończyło się zanieczyszczeniem mojego mieszkania wymiocinami. W sensie, normalna rzecz zdarza się czasami na imprezie, tak? Ja już wtedy spałem, natomiast pozostali uczestnicy zabawy stwierdzili, że bardzo śmiesznie byłoby mu w ramach odwetu za pobrudzenie mebli i w ogóle przykleić na kropelkę jakiś papier do stopy albo gdzieś tam do ręki, wydają chyba rękę na twarzy czy coś. No i nie skończyło się to najlepiej, strasznie się pokłócili i Bonus wyszedł i pojechał do siebie, a potem wstawił na Instastories takie posty: jestem WWA, zostałem oszukany przez Matiaksa, gdy spałem, podpalili mi twarz świeczką, czekam na centralnym za powrotnym pociągiem, tak mi twarz woskiem zrobili, jak spałem WWA, nie kłamie, przeryli mi ciuchy też. No i kilka godzin po wstawieniu tych postów oczywiście było przepraszanie, zbijanie piony i że już jest wszystko okej. Okay. Znaczy, że to jest jakaś historia sprzed 8 lat, to prawdopodobnie niewielu z was miało tego świadomość, ale pomyślałem, że opowiem, bo jakoś ostatnio tą sytuację sobie wspominałem. Swoją drogą polecam wam kawałek Bonuso na Fide Provo, który z Matiaksem nagraliśmy na tej sytuacji, i polecam wam też bonus track z mojej pierwszej płyty zatytułowanej 1, który będzie bardzo ładnym uzupełnieniem tej historii. Bardzo ładnym zwieńczeniem historii Mr. Beasta jest z kolei bicie przez niego liczby 100 milionów subskrybentów, chociaż myślę, że to nie będzie zwieńczenie, a dopiero początek rozkręcającej się coraz mocniej kariery youtubera. Tak wyglądał moment wbicia przez niego tej magicznej liczby. Let's go, we're so close. Oh my gosh, that was so... I was... Wow, we did it. Oh, they're gonna throw confetti on me. We hit 100 million subscribers! Let's go! A tak napisał na Twitterze po wszystkim. Ponad milion ludzi świętowało razem ze mną wbicie 100 milionów subskrybentów. YouTube jest jedną z rzeczy, która zawsze czyni mnie szczęśliwym i jestem wdzięczny, że mogę zajmować się tym na co dzień. Chciałbym jeszcze dodać, że niezależnie od tego, jak duży kiedykolwiek będę, nigdy nie zostanę właścicielem posiadłości, jachtu albo Lamborghini i tym podobnych. To, na czym mi zależy, to robienie jak najlepszych filmów i pomoc tak dużej ilości ludzi, jak to tylko możliwe. No i po przeczytaniu takiego ogłoszenia ciężko powiedzieć coś innego niż... zasłużone. Mr. Beast jest twórcą, który dźwignął światowy YouTube na zupełnie nowy poziom. Jego produkcje przebiły poziomem wykonania oraz zaangażowanym w nie budżetem kogokolwiek innego na światowym YouTubie. Chłop ma nie tylko niesamowitą głowę do tego, co robi, ale też ogromne serce, które regularnie pokazuje na swoich filmach, a także tweetami takimi jak ten. Oczywiście gratulujemy i życzymy sobie, żeby jak najwięcej twórców miało takie fajne podejście. Ludzie zastanawiają się też, jakie Trąba i Marcysia mają podejście do teorii spiskowych, które coraz częściej przebijają
się na TikToku. I są one głupkowate, szczerze mówiąc, ale sprawa urosła do takich rozmiarów i zaczęła być komentowana przez dużych twórców, że pomyślałem, że warto będzie o tym wspomnieć. Cała historia zaczyna się w momencie face to face'a mojego z trąbą, podczas którego powiedział on, iż nie chciałby odbierać telefonów od widzów, ponieważ będzie się z tym czuł niekomfortowo i jest to takie miejsce, gdzie może zadzwonić jakiś hejter, wyciągnąć jakąś rzecz w przeszłości, czy powiedzieć coś, przez co trzeba będzie się tłumaczyć. Taką sytuację nieprzyjemną miał kolega trąby Kuba Nowaczkiewicz. No i ta jego wypowiedź spowodowała, że część ludzi zaczęła się zastanawiać, co ten trąba chciałby ukryć, że nie chce on telefonów i jakich niewygodnych faktów z przeszłości się boi. I gdzieś w komentarzach zaczęła odbijać się teoria spiskowa, która żniwa zbiera do dziś, jakoby dziewczyna youtubera Marcysia miała w przeszłości pracować w klubie ze striptizem. Biorąc pod uwagę wyczyny niektórych polskich influencerek, szczerze mówiąc, nie byłoby to nic złego, nie wiadomo, czy to prawda. Są natomiast ludzie, którzy twierdzą, że z jakiegoś powodu miałaby to być dla nich niewygodna informacja i przez to trąba nie chce telefonów, żeby nikt mu tej przeszłości nie wyciągnął. I później przy różnych sytuacjach ta teoria gdzieś wracała, odbijała się w komentarzach, czasami powstawiały jakieś filmy, ale nigdy to się jakoś mocniej nie przebijało, aż do momentu, w którym jakiś czas temu pojawiła się inna teoria spiskowa, jakoby trąba i Marcysia mieli być tajnymi agentami Wardęgi, którzy donoszą mu na ekipę, co oczywiście zostało obśmiane i bardzo szybciutko zweryfikowane, że jest to wielutna bzdura. Natomiast przy okazji teorii o tym, iż trąba i Marcysia są agentami Wardęgi, powrócił wątek Marcysi striptizerki, bo rzekomo trąba miał donosić Wardędze na ekipę w zamian za to, że Wardęga nigdy nie poruszy kontrowersyjnej przeszłości jego dziewczyny. Przepraszam, że mówię to takim tonem, ale to jest po prostu strasznie absurdalne. Jakiś czas temu ta teoria osiągnęła swoje apogeum. Mianowicie ludzie zwrócili uwagę, iż anonimowa dziewczyna, która wystąpiła w jednym z odcinków programu 7 metrów pod ziemią u Rafała Gębury, zakłada nogę na nogę. Podobnie jak zrobiła to Marcysia na jednym z filmów ekipy. Oprócz tego, dosyć podobnie formułuje zdania. Ktoś zwrócił uwagę na TikToku, że ma dosyć podobny nos oraz dłonie. Na dodatek bardzo dziwnie zareagowała na jedną z wypowiedzi trąby podczas Q&A. Ty mówisz jak ty, głupi na przesłaniach, k***a, 7 metrów pod ziemią. Popularność tej teorii urosła na tyle mocno, że głos zdecydował się zabrać sam prowadzący programu 7 metrów pod ziemią Rafał Gębura. I napisał on na Insta Stories, że dziękuję za wiadomości z pytaniami, ale ta dziewczyna to nie jest Marcysia, dziewczyna trąby. Na to ludzie zareagowali, że nie no, przecież wiadomo, że będzie go krył, nie przyznałby tego nigdy. To na pewno jest Marcysia. Ogólnie cała sytuacja wydaje się być mega absurdalna, bo na podstawie pojedynczych komentarzy, domniemań, sklejania sobie jakichś rzeczy powstała teoria spiskowa, na którą tak naprawdę nikt nigdy nie przedstawił dowodów, a jestem przekonany, że naprawdę dużo osób w Polsce zakłada, że może to być prawda. A wszystko wzięło się z kilku komentarzy, które zostały dosyć mocno wylajkowane. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób powstają inne głupkowate teorie spiskowe, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, to właśnie tak. Ciekaw jestem, czy Marcysia i trąba kiedyś do tej sytuacji się odniosą. Obawiam się, że jeżeli w niedługim czasie to napędzające się koło spekulacji zaraz nie zostanie zatrzymane, to w pewnym momencie będą musieli usiąść przed kamerą i nagrać jakiś duży film, gdzie będą się z tego wszystkiego tłumaczyć, chociaż tak naprawdę nie ma z czego. Więc sytuacja kuriozalna, ale pomyślałem, że jest to ciekawe, więc wam o tym opowiem. Jacek Murański natomiast zdecydował się, że opowie całemu światu o tym, iż Nitrozyniak to rosyjski agent Siergiej, który ma rosyjsko-niemieckie pochodzenie, a w jego najlepszym interesie jest to, żeby Polska zniknęła z mapy świata. W Polsce ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej młodzieży. Ludzie opamiętajcie się. Ty chcesz go pozwać, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia Rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego słowa. I na tej podstawie twierdzi, że to jest rosyjska agent. Jak na tej twierdzi? Ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Nie ma niczego złego, że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka Niemca. No dobrze, to dajmy się mu teraz wytłumaczyć. Ale to wiele tłumaczy. Okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że dajmy że jest panem z Breslau i Polaczki mają przed nim dajmy mu odpowiedzieć, to jest zarzut. Wiele tłumaczy. Super. W tym kontekście. Tak, jest zarzut. Dwusekundowy. Chłopcze, mów. Będzie teraz jak mantrę powtarzał. Nie mów do mnie, chłopcze, to po pierwsze. Podczas ostatniego Cage'a na Fame MMA między panami doszło do bardzo ostrej wymiany zdań, chociaż myślę, że w zdecydowanej większości był to niestety monolog, ponieważ Jacek Murański był obecny w programie Cage razem z Konopskim u Sylwestra Wardęgi, a na linię wdzwonił się Denis Rozyniak. I to niestety spowodowało, że ostra wymiana zdań między panami była stosunkowo nierówna, bo Nitra, który był ze studiem połączony telefonicznie, można było bardzo łatwo zagłuszyć i Jacek Murański stwierdził, że z ogromną chęcią będzie to robił. Stary Murański w stosunku do znanego streamera wytacza te same argumenty, które pojawiały się kilka miesięcy temu przy okazji gali Fame 14. Jego zdaniem Nitro Rozyniak nie czuje się
Polakiem i nim nie jest. Ma rosyjsko-niemieckie pochodzenie, a na dowód tego Jacek Murański przedstawia wycinki shotów z live'a Nitra. Wycinki te są kilkusekundowe i przedstawiają jakieś bliżej nieosadzone w kontekście wypowiedzi, które najprawdopodobniej były żartami, gdzie z jednej strony Nitro mówi, że mieszkam za granicą, mieszkam w Breslau, Polaki powinny szanować tutaj pana z zagranicy. Z drugiej strony natomiast, kiedy zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę i ludzie zapytali go o tym, co myśli, czy Putin mógłby Polskę najechać, to Nitro powiedział, że idzie to do nas. Oby tak. No i o ile każda osoba oglądająca Nizrozyniaka, słuchając tych dwóch wypowiedzi, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż jest to żart, to pan Murański z uporem maniaka nie zauważa tego i na podstawie tych dwóch wycinków prowadzi bardzo mocną narrację przeciwko Nitrowi, nazywa go ruskim agentem, twierdzi, że tego typu postawa jest niedopuszczalna i należy ją tępić i tak dalej, i tak dalej. Nizrozyniak jest takim rozmówcą do spraw moralizatorskich, jak Trynkiewicz odnośnie wątku No, to jest typ, który nienawidzi Polski i tutaj robi pieniądze. Obrzydliwość! Dobrze by było, żeby panów skonfrontować w jakichś sensownych warunkach, w których Nitro będzie mógł się wypowiedzieć, bo tutaj tak naprawdę cały czas był zakrzykiwany przez Murańskiego. To jest trochę taka taktyka, którą stosowała też na przykład Laluna. Mówić jak najwięcej, zakrzykiwać, przerywać, rzucać oskarżeniami na lewo, na prawo, wyciągać rzeczy z kontekstu, przyjmować je jako oczywiste, strzelać, nie słuchać, czekać aż coś się przylepi i taka metoda zdartej płyty połączona z absolutnym niesłuchaniem swojego dyskutanta, o ile z jednej strony potrafi być całkiem zabawna do oglądania, szczerze mówiąc, z drugiej strony na dłuższą metę pewnie bywa męcząca i powoduje, że nie bardzo sytuację można rozwiązać i przegadać. Także no, jeżeli chodzi o pana Jacka Murańskiego, to moim zdaniem chłop bardzo mocno odklejony i zastanawiam się tak naprawdę, na ile on to robi świadomie. To znaczy, czy on naprawdę wierzy, że Nitro jest ruskim agentem Siergiejem? No chyba nie. Wydaje mi się, że po prostu złapał sobie jakiś temat, który jego zdaniem jest wygodny, medialny, fajnie będzie sobie postrzelać w dużego youtubera i mieć takie boomerskie argumenty, żeby coś udowodnić, tak naprawdę głównie pewnie podkręcić dymy i zainteresowanie swoją osobą i jeżeli to jest świadome, to działa, no bo gdzieś tam o tym się mówi i nawet jeżeli te jego argumenty są głupkowate i totalnie odklejone, to wzbudzają zainteresowanie. Zresztą podobnie funkcjonują jego oświadczenia, że z jednej strony chce zostać wiceministrem sprawiedliwości. Będę wiceministrem sprawiedliwości, bo będę. Z drugiej strony, że w 2030 roku planuje kandydować na prezydenta. Każdy, kto to ogląda, wie, że jest to generalnie śmiech na sali i teksty rzucone po to, żeby podkręcić zainteresowanie swoją osobą oraz potencjalną dyskusję. Pozostaje zatem właśnie zadać sobie pytanie, czy Jacek Murański jest na tyle sprytny, że on to robi świadomie, czy może on naprawdę wierzy w te rzeczy, które mówi, bo tak też może się zdarzyć. Tak czy siak, miło byłoby zobaczyć konfrontację między panami w jakiejś formule, która umożliwiłaby dwóm stronom wypowiedzenie się, przedstawienie swoich argumentów i tego typu dyskusja na pewno wymagałaby konkretnej moderacji. Co wy sądzicie o tym wszystkim, możecie dawać znać w komentarzu, a póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w internecie, zasubskrybujcie kanał w tym momencie, klikając ten oto czerwony guzik, to może kiedyś bijemy 100 milionów jak Mr. Beast. Ja bym się bardzo uśmiechnął i byłoby mi cieplutko na serduszku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa pa!